czekamy, telefon gdzieś włączył, nagrywanie i kurczę, jeszcze mówiłem, a tu kurczę, kiedyś samo mi to przypadek wyłączył. No, po tym kurczę o ranem to tak średnio się tam z tą glebogryzarą jeździ, bo pełnikiem jednak targa na boki dosyć mocno. No, ale trzeba zrobić to słowo. Chociaż jeden kawałek pola, nie wiem ile to jest w tym kawałku. Pan Marek pewnie wie, to może napisze. Ale w końcu faktycznie pole. Bo tak to kurczę, to zagajniki i psatory, a nie pole. Z tamtej strony i poprzez się. Jeszcze z jakąś godzinę porobię mniej więcej i spadam. Tutaj pada warka lasek. A ogólnie do drobu ładnie dosyć poschodziło. Tam co wczoraj udrożniałem jeszcze dodatkowo. Także teraz to już naprawdę jest mało wody. Jest całkiem fajnie. Ale widać, że jak się po tych bokach na drobę chodzi, że ono nie zapada się pod butami, tak jak to nie było. To normalnie można przejść. Dobra, ja na dzisiaj już to było tyle, bo zaraz mi zdechnie bateria. A jutro to się jeszcze nagra. Ale to już na tamtym dużym kawałku. Zresztą nie widać go. Ale na tym dużym kawałku jutro będzie. Od samego rana w ciągu dalszej pracy. No, dobra, to tak. Do jutra. Tam, miłego oglądania. Na razie, cześć. Dzisiaj w ciągu dalszych zabawy z glebogryzarką. Ale tutaj to tylko jeden pasek dzisiaj przejadę i jadę na tamto najbardziej zahaszczone. A to na początku wcześniej robiłem, ten akurat przejazd. Dobra, to na chwilę musiałem zawiesić nagrywanie, bo kurczę, telefon miałem. No, także ten pasek już cały przejechałem i jadę na te pole, co tak zarośnięte mocno jest. No, a to na razie sobie zostanie. No, dobra, to ja tam śmigam, a no, tu też jeden pasek cały przejechałem tam. Także cisnę tam i później coś nagram, jak dojadę. Teraz robię ten kawałek od strony. Znaczy tak. Ostatnie pole. Także nawet jakoś to idzie. Obstawiam, że nie idzie aż tak głęboko jak tam. Ale w sumie zaraz to sprawdzę. No i tak w miarę nieźle idzie. No, jedynie co, to muszę od czasu do czasu trochę podnosić, bo kurczę, jednak dziury są, to wtedy tak do dusza mocno. Radzi. Teraz pan Marek.
zamiarach się zastanawiać, tam gdzie ostatnio robiłem glebogryzarą, to czy tam w ogóle orać, czy to siadzie od razu, no to... No ale ja bym to i tak przeorał, bo to jednak ten cały pysz i to wszystko na wierzchu się utrzymuje, bo to glebogryzara część powyciągała też na wierzch. Tutaj na tym polu, gdzie aktualnie jestem, to przed chwilą dojechałem już tam do samego, tam taki trójkąt się schodzi te pole na końcu, no to do samego końca mogłem dojechać praktycznie, już na tyle odeszło. Jednak więcej trawy zostaje trochę na wierzchu, no ale to wiadomo, dłuższa trawa, więcej czasu było nic nie robione, to wiadomo, że będzie ciężej. No ale i tak jest dobrze i tak. Najbardziej mi się nie chce wjeżdżać w to, co orane było, bo kurde, są takie dziury, tyle trzeba będzie podnosić i opuszczać. Jak wpadnę w tej jamy. No dzisiaj też kurczę musiałem do jeszcze niesione dopukować, bo w lewym kole też się mniej powietrza zrobiło, ale w lewym tylnym no i kurczę, tutaj gdzie się przykręca przewód, to tam kurczę taka śrubka się wykręciła i pierdzielało powietrze na początku, ale dokręciłem i dopiero napompowało, no kurczę, pompowało, nie mogło napompować, dopiero ją dokręciłem i poszło. Ciężej będzie tak naprawdę tydzień przeorane, bo jednak to wszystko jest trochę wymieszane, a w tych miejscach, gdzie jeszcze nie było, no to wszystko na górze i ona spokojnie może to przegryć. No ale trochę zejdzie to, żeby to ogarnąć. Bardziej to tamte środkowe pole, te zarośnięte tam, to kurczę też może to chwilę zająć, zanim się tam w ogóle wjedzie, bo jednak muszą te wody, te rowy tą wodę odebrać, żeby można było tam na spokojnie wjechać. Będzie się zastanawiać, czy się utopimy, czy nie. Dobra, to na chwilę obecną tyle, jeszcze nie działam. Tam najwyżej pójdzie i dogram, bo zaraz się muszę obrócić i tam drugą. No tutaj twardo widać, to ja pobywałem. Aż ciężej i się zrobiło. I też całe takie bryły w niektórych miejscach duże wylatują. Właśnie takiej zbitej ziemi z trawą, z korzeniami. No tutaj łąka sąsiada. Pan Marek musi zrobić ten deal i się ugadać na jakiś ten, że będziemy to uprawiać. Bo jak już to dziadostwo ogarniemy, to już tamto to będzie pikuś. Bo to też trawa mniejsza i tak dalej. Dobra, to do później, ja sobie działam, później coś nagram. No idzie tam kurczę dosyć bardzo powoli. Tak zastanawiam, czy tak nagrywać, czy...
tą chwilę, czy po prostu... Czy po prostu jak już, nie wiem, no zgracałe, to zrobię, czy też wezmać. No jednak czasowo to bardzo długo jest to ogarnięcie tego. Ostatnio rane było, to myślę, przejechać jeszcze później ciężką broną i dopiero było po gryzarom. Żeby to trochę zasypało to dołu jednak. Skoro już rozbiłem, to rozbite są te korzenie z grubsza. No i dopiero następny raz to zrobić lewą gryzarką. Tego drzewa. On jest taki trochę dołek też. No i tam bardzo dużo tych takich właśnie naczyń wysokich rozłożonych. A nie widać. Nie widać w operacie. No ale jak tam to całe pole jest zarośnięte, to jest taki. Może dlatego jakoś tak lepiej trochę się to rozbija. Bo najgorzej jest się kupić trawę. Jak tutaj. I tam, czy tam już robi, czy tam jest to najgorsze miejsce, gdzie najciężej jest. No ale jakoś to jedzie, bo już mało, mało, ale od tego strony. Może się to przeora. I można coś siać w tym roku już, na tym kawałku. Też tam, na tym polu, gdzie gałęzie zbieramy z panem Markiem, więcej będę chciał tą glebogryzarką zrobić, żeby też można było coś użytkować, już jakąś część tego pola. No, chociaż mniej ugałęziono i mniej gniaków jest. Dobra, to do później. Chyba czwarty przejazd. No i całkiem nieźle to przerzucam. Ale tutaj i tak jeszcze raz będę musiał przejechać, bo bardzo twardo tu jest i jeszcze te trawy też tak nie pozwalają za bardzo, żeby to tak ładnie było zmielone. No, a to kubka zostawiona po bronach. Glebogryzarka ładnie ją rozbiela, a przejadę jeszcze dwa razy, potem to w ogóle rozciągnie. Będzie robota jakoś idzie. Tutaj w sumie najcięższe miejsce jest, bo kurczę, najbardziej twardo. Nie wiem, czy to w ogóle, jak wtedy pan Marek to orał, czy to w ogóle ruszone było. A tu w ogóle ta lina stalowa, którą kurczę zdjąłem. To właśnie przedwczoraj tam. To musiałem chwycić już. Bo mi w pewnym momencie zcięło klin, znaczy zabezpieczenie z wałka. I to wtedy musiałem ją złapać i dlatego. Nawet nieźle już to wygląda. Trzeba wyślając szybcym trochę dachami, żeby z tego rogu podchodziła woda, bo tamten jest głębokim rowem. A tak jak będzie odstawowany, to szybciej zacznie schodzić z tych rogów. No teraz już to, co było rane, to wszystko jest przejechane jako wyzarą. Teraz cały ten park robię w dwie strony.
strony, żeby mieć na gotowo, a potem się zbliżę do tego rogu jeszcze. Jak najbardziej ten cały kawałek był ogarnięty już. Efekty to wtedy nagrał.